Cześć wszystkim, tu Bartek z Leporama.com i dzisiaj chciałem Wam pokazać, co najbardziej wkurzyło mnie w nowym telefonie Huawei, czy też Huawei, zależy czy jakiemu się mówi, to jest Mate 20, co najbardziej mnie wkurzyło dotychczas po zakupie tego telefonu. No to chodzi o to, włączamy sobie jakąś aplikację, na przykład taką grę, mam nadzieję, że mnie widać dobrze, i gra polega na tym, może to być każdy inna gra, gdzie używa się dwóch palcy. Gra polega na tym, że uderza się w jakieś klawisze i daje nam tu dźwięk, akurat w tej grze. I chodzi o to, że jeśli użyjesz dwóch palcy i przytrzymasz, to wyskakuje taka informacja. Aplikacja Amazon Assistant nie jest zainstalowana. Czy to będzie widać? Kamero. No, myślę, że będzie widać. I teraz nie da się używać już gry. Trzeba to dziadostwo cofnąć. No i gramy sobie dalej, tak? I chcemy użyć znowu dwóch palcy. I znowu to dziadostwo wyskakuje. Zatem jak to zrobić, żeby to wyłączyć? Wchodzimy w opcję telefonu. Tararam. I wpisujemy u góry, ja już wpisałem wcześniej, HIT. I wyskakuje nam HiTouch. Czy ta kamera mi to zbliży? Zbliży mi na twarz, ale nie na telefon. I tą opcję musimy wyłączyć. Klikamy w nią i u góry wyłączamy. Zakupy wizualne to jest dziwna opcja, Huawei takie coś wprowadziło, ale żeby Wam udowodnić, że to działa, wchodzimy z powrotem do gry, mamy naszą grę z powrotem i po tym wyłączeniu HiToucha to zaczyna działać. Jeśli żebyście dobrze zrozumieli mnie, wchodzimy w opcję i wpisujemy od razu u góry HiTouch lub też HIT. Akurat to mam wyszukiwane hasła, ale chodzi o tą szukajkę u góry, żeby nie było trzeba tego szukać. Wpisujemy po prostu HIT i wyskakuje tylko jedna opcja, HiTouch. Mam nadzieję, że w ten sposób Ci tym pomogłem, bo mnie to wkurzyło diabelnie. Nowy telefon, chcę sobie zagrać w moją ulubioną grę, a tu się nie da, bo jakieś dziadostwo, jakieś gówno, że tak się powiem, wyskakuje. Kto wymyślił, żeby kuźwa jakaś aplikacja się uruchamiała po kliknięciu dwoma kuźwa palcami w jakimś miejscu ekranu, czy w jakiejś aplikacji, kuźwa. Ile jest aplikacji, w których trzeba wcisnąć dwoma palcami. Także pozdrawiam, ja sobie gram dalej, a Ty się tam rób co tam potrzebujesz robić. Na razie, dzięki, cześć.